patriotyczne. Zaśpiewajmy w ten majowy wieczór w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości, a także w dniu 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 1 maja. Pieśni patriotyczne śpiewane głównie podczas świąt narodowych przybierały formę marszową, gdy śpiewali je żołnierze idący na front. Choć słowa proste to wydarzenia, które uwieczniają nadzwyczajnie. Poprzez melodię i patriotyczne teksty, pieśni patriotyczne przypominają o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ale także o tęsknocie za wolnością lub członkiem rodziny, który walczył na wojnie. Stanowią też muzyczny pomnik dla bohaterskich polskich żołnierzy walczących za ojczyznę. Stuletnia rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Kochana Polsko, tyle już wycierpiałaś bólu i katuszy, lecz nic nie złamało heroicznej twej duszy. Jak wielu ludzi oddało swe życie za ciebie, myślę, że Bóg policzy im to w niebie. Jak wielki patriotyzm w ich sercach zagościł, że mimo strachu, niebezpieczeństw i wielu trudności szli na wojnę bez chwili wahania, wiedząc, co ich czeka. Często nawet bez z bliskimi pożegnania, a droga do śmierci nie była daleka. Ile mogił po lasach i pola, gdzie tylko szumią drzewa w smutnych aureolach, grając pieśni wiatrem spowite i we łzy żalu obfite. Melodia zaśpiewa trzy pieśni. Pierwsza za Niemen. Niemen to główna rzeka Księstwa Litewskiego. Po trzecim rozbiorze Polski stanowił rzekę graniczną między zaborem pruskim a rosyjskim. Jest to pieśń autorstwa Augusta Bielowskiego. Druga to Rota. Pierwszy raz została opublikowana w 1908 roku. Powstała pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Po raz pierwszy wykonana publicznie 15 lipca 1910 roku na odsłonięciu pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Trzecia, równie piękna i wymowna w słowach, modlitwa obozowa. Autorem słów i muzyki jest Adam Kowalski. Modlitwa obozowa zyskała szeroki rozgłos i śpiewały ją wszystkie formacje polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Moja pójść, jeśli na
swoje odbicie w polskiej pieśni patriotycznej, która właśnie w XIX wieku rozkwitła z niespotykaną dotąd siłą. Była zwierciadlanym odbiciem naszych nastrojów narodowych, dokumentem zrywów wolnościowych, pocieszycielką w upadkach i przede wszystkim opiekunką przetrwania. Powstało wówczas wiele nowych pieśni, w których podczas śpiewu, czy to w domach, kościołach, czy w potyczkach zbrojnych lub manifestacjach, naród odnajdywał poczucie własnej tożsamości, nie dającej się przekreślić żadnym bagnetem czy więziennymi kratami. Wiele spośród zrodzonych w tym czasie pieśni żyje do dnia dzisiejszego, towarzyszy nam w najbardziej dramatycznych momentach naszej polskiej historii. I wtedy, gdy powstały i później, gdy wlewały ciepło do serc naszych dziadków i ojców, rodząc nadzieję na lepszą przyszłość, były i są strażniczkami tego, co najdroższe, co polskie. I choć przyjdzie ścigać, jak najdalej droga, nigdy nie zapomnę, jak mi byłaś droga. Otóż tam za oku, otóż serca bicie, to nie minie. Wielka misja moja. W wolnej ojczyźnie dziej się wola Twoja. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne konie. Za nami piechoty pełne konie. Yeah.
Bardzo serdecznie chciałem podziękować przede wszystkim inicjatorom, klubowi seniora w Żegocinie, naszemu klubowi seniora. Dla klubu seniora w Żegocinie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Cieszę się, że Państwo mimo tego upału już jakby nie było, zechcieli przyjść. Staraliśmy się, żeby tu w miarę było chłodno i przyzwoicie. Dziękuję pani kierowniczce zespołu Melodia, zespołu działającego przy klubie seniora, za inicjatywę całą, bo to jest autorka tego spotkania. Chciałem też podziękować panu Antoniemu Kęsemu Zykowi, który tutaj nam świetnie przygrywał. Troszkę ubolewam, że mało nas jest na sali, ale pięknie śpiewaliśmy za to. Nikt nam nie fałszował, bo byli sami miłośnicy. Tak, słyszę. Sami miłośnicy pięknego śpiewu i dobrej muzyki. To, że nie ma nas dużo, to nie dziwmy się, bo taki jest wieczór. I popołudnie ludzie mają różne zajęcia. Ale gdy człowiek wpatruje się i czyta te piękne słowa w tych pieśniach patriotycznych, które się pojawiają, to one świadczą o wielkim bólu, o cierpieniu. Ile to kosztowała ta wolność? Śpiewamy te piękne pieśni. Niekiedy jak tak śpiewamy automatycznie, to może tego tak nie doceniamy, patrząc na napis i słowa i treści, które są. Bardzo dużo tam jest o miłości, o rozstaniach, o pożegnaniach i śmierć się również pojawia. To były na pewno najbardziej przykre epizody. Proszę Państwa, cieszę się, że nie przeżyliśmy wojny, chociaż nie brakuje w Polsce kłopotów. Dlatego tą patriotyczną uroczystość chciałam zakończyć wierszem pod tytułem Modlitwa za ojczyznę. Modlę się za ojczyznę, że jak stuletni starzec troskami jest nękana. Modlę się do Najwyższego Pana. Marzy mi się ojczyzna, by była piękna jak rajski kraj, a Ty jej, Boże, nieustanne szczęście daj. Daj spokój i zgodę, niezwykłą przestrzenną brodę, by była piękna jak ten miesiąc maj, a Ty jej, Boże, nieustanny pokój daj. Boże, spraw, byśmy w czasie pokoju nie szczędzili dla Polski ni trudu, ni smutku.